Wracamy na stację Warszawa Zachodnia, gdzie PKP, Polskie Linie Kolejowe SA przeprowadzają największą inwestycję w naszym regionie. Pokazywaliśmy już Państwu budowę zupełnie nowych peronów czy przejścia podziemnego, ale skala tej inwestycji jest znacznie większa. Trzy nowe wiadukty kolejowe powstają w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Jak wygląda proces ich tworzenia? To pytanie do mojego dzisiejszego gościa, ze mną Magdalena Pawińska, kierownik kontraktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdaleno, co trzeba było wykonać na początku, żeby powstały te wiadukty? Jeden z nich jest przewidziany w konstrukcji stalowej. To jest ten najdalej odsunięty od stacji Warszawa Zachodnia. W tej chwili, w tym miejscu, gdzie on ma powstać, jest jeszcze stary obiekt skrzynkowy, grzelbetowy skrzynkowy, który w jakiejś części już został rozebrany przez wykonawcę. Następne dwa wiadukty w konstrukcji żelbetowej wykonywane są metodą w wykopie otwartym, więc zanim rozpoczęto budowę tego samego obiektu, trzeba było wykopać prawie kilometrowy odcinek w gruncie, po to, żeby później ten grunt został wzmocniony kolumnami DSM i potem na tym zadowione są te dwa wiadukty kolejowe. Ile czasu wymaga zbudowanie takiego jednego wiaduktu? Wolałabym nie mówić o tym, ile wymaga jednego wiaduktu, ponieważ wszystkie trzy są budowane w tym samym mniej więcej czasie, tam w niewielkich odstępach. Mniej więcej będzie to około roku czasu, kiedy te trzy obiekty staną i będą gotowe do eksploatacji. Dlaczego budowa tych wiaduktów kolejowych jest tak istotna dla pasażerów, ale również całego ruchu kolejowego? No, z pewnością ułatwi to prowadzenie ruchu, ponieważ będą to bezkolizyjne skrzyżowania torów. Jazda po obiektach będzie zarówno dołem, jak i górą obiektów. Myślę, że ważne, żeby tutaj dodać też, że jeden z wiaduktów daje tutaj też początek linii KDP, czyli linii tych szybkich prędkości. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była Magdalena Pawińska, kierownik kontraktu, a wiadukty to tylko część z prac, które prowadzone są w ramach przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Sprawdźmy, co jeszcze. W naszym programie pokazujemy Państwu również miejsca, które są niedostępne dla pasażerów. Jesteśmy na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie aktualnie nadzór nad ruchem prowadzony jest w tej nastawni, którą mogą Państwo zobaczyć za moimi plecami. Ale już niedługo dyżurni przeniosą się do lokalnego centrum sterowania i właśnie to miejsce dzisiaj Państwu pokażemy i sprawdzimy, jak będzie funkcjonować. Jesteśmy w miejscu, w którym będzie lokalne centrum sterowania. Można powiedzieć, że to mózg całej stacji. O tym, jak będzie to miejsce funkcjonować, porozmawiamy z moim dzisiejszym gościem. Ze mną Zbigniew Podpora, kierownik kontraktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Zbigniewie, jak będzie funkcjonować to miejsce, ale może na samym początku powiedzmy, jak ono w ogóle będzie wyglądać, bo póki co jest w trakcie budowy. Tak, pomieszczenie jest w trakcie budowy. Znajdą się w nim stanowiska komputerowe dla dyżurnych ruchu, z których będzie on prowadzony ruch kolejowy za pomocą urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dodatkowo oprócz tego stanowiska będą zlokalizowane stanowiska dla operatora systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli systemu, który odpowiada za wyświetlanie informacji o pociągach na peronach, plus stanowisko operatora systemu monitoringu wizyjnego, czyli stanowisko, na którym dyżurni ruchu będą mieli podgląd z kamer zlokalizowanych na peronach. I dodatkowo będzie stanowisko operatora elektroenergetyki nietrakcyjnej, czyli stanowisko, z którego będziemy mogli zarządzać i kontrolować urządzeniami na całej stacji. Jak aktualnie wygląda praca dyżurnych na stacji Warszawa Zachodnia, a jak będzie wyglądać po przeprowadzce do Centrum Lokalnego Sterowania? Aktualnie dyżurni ruchu prowadzą ruch kolejowy z nastawni kolejowej tzw. grzybka za pomocą przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czyli obsługują przekaźnikowe pulpity nastawcze za pomocą odpowiednich przycisków. Po przeprowadzce do lokalnego centrum sterowania dyżurny ruchu będzie prowadził ruch kolejowy za pomocą elektronicznego pulpitu nastawczego, czyli za pomocą komputera. Czy to usprawni pracę dyżurnych? Tak, komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym usprawnią pracę dyżurnych ruchu i zwiększą poziom bezpieczeństwa na stacji Warszawa Zachodnia, co jest dla tej stacji bardzo istotne z uwagi na fakt, że w momencie przebudowy przez stację przejeżdża około 700 pociągów na dobę, a po przebudowie będzie to około 1100.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Zbigniew Podpora, kierownik kontraktu. Lokalne Centrum Sterowania to nie jedyna nowość, która wprowadzana jest w ramach inwestycji na stacji Warszawa Zachodnia. Sprawdźmy, co jeszcze się tutaj dzieje. Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia i modernizacja linii średnicowej to największa inwestycja, która przeprowadzana jest aktualnie w naszym regionie. O tym, co się tutaj zmieni, porozmawiamy z moim i Państwa gościem, bo ze mną Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, jesteśmy na jednym z trzech zupełnie nowych peronów, które powstały tutaj na stacji Warszawa Zachodnia. W ramach inwestycji, którą prowadzimy na stacji Warszawa Zachodnia, docelowo na stacji będzie znajdowało się 9 peronów. 3 już są gotowe, ale prace oczywiście cały czas są kontynuowane. Oprócz tego, że gotowe są 3 perony na stacji Warszawa Zachodnia, to także częściowo mamy do dyspozycji już zadaszenie nad tymi peronami. Ono będzie przykrywało wszystkie perony na stacji Warszawa Zachodnia od strony Alei Jerozolimskich, ale także prowadzimy pracę w przejściu podziemnym, które będzie docelowo szersze i połączy stację Warszawa Zachodnia z peronem 9 od strony linii obwodowej. A zatem możemy powiedzieć, że po zakończeniu wszystkich prac budowlanych na stacji Warszawa Zachodnia pasażerowie będą mieli perony dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, co zatem zwiększy możliwości dostępu do kolei, ale także zaproponowane rozwiązania, kładka, przejście podziemne, zadaszenie sprawią, że te podróżowanie będzie wygodniejsze, sprawniejsze, dojście na pociąg będzie także wygodniejsze. Podczas trwania tych prac wciąż kursują pociągi, aktualnie to około 700-800 pociągów, ale po zakończeniu tych prac pociągów będzie znacznie więcej. Obecnie przez stację przejeżdża około 700-800 pociągów, a po zakończeniu prac będzie to 1000-1100 pociągów. Natomiast pamiętajmy, że stacja Warszawa Zachodnia jest elementem układu na linii średnicowej, który także planowany jest do przebudowy, a po zakończeniu tej ogromnej inwestycji od Warszawy Zachodniej do Warszawy Wschodniej zwiększy się przepustowość całej linii średnicowej i więcej pociągów będzie mogło kursować, dzięki czemu zwiększą się możliwości komunikacji w regionie, między miastami, ale także w tym układzie dalekobieżnym. Inwestycje, którą realizują PKP Polskie Linie Kolejowe SA na stacji Warszawa Zachodnia, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. Wartość całej inwestycji to około 2 miliardów złotych. Prace zakończymy w przyszłym roku, a z efektów będziemy korzystać przez następne dziesięciolecia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Jak słyszeliśmy, to nowości, które zostały już wprowadzone na stacji Warszawa Zachodnia, a kolejne etapy prac oczywiście będziemy śledzić na bieżąco.